Prince of Persia podbija komputery 16-bitowe Apple II. Wszystko przez pomysł pewnego studenta, który miał na swoim koncie kilka mniejszych gierek, a jego największym sukcesem był Karateka wydany w 1984 roku. Zaraz po niej młody student Jordan Mechner rozpoczął pracę nad kolejną grą, która wprowadziła wielkie zmiany i była na ustach niejednego gracza. Prince of Persia miała być grą wyjątkową i taką też była. Jordan wykorzystał do jej produkcji technikę animacji o nazwie retroscoping. Polegało to na tworzeniu animacji na podstawie wideo i to tak mniej więcej w skrócie. Twórca, aby stworzyć ruchy bohatera, nagrał swojego brata jak skacze, biega, kuca, stawia kroki i wszystko po to, aby animacje były jak najpłynniejsze. Do tego brat Jordana był ubrany w identyczne ciuszki jak bohater z gry. To było o tyle innowacyjne, że wyznaczyło nowe standardy, które obowiązywały przez całą pierwszą połowę lat 90. Śladem Prince of Persia poszły takie produkcje jak Another World czy Flashback, korzystające z tej samej technologii, którą wykorzystał Mechner. Walka w grze powstała ze sceny z filmu Przygody Robin Hooda z 1938 roku. W ostatniej finałowej walce Robina z Sir Guyem. Jordan wykorzystał tę scenę w filmie i przeniósł walkę do gry, zaś pomysł na akrobację w niebezpiecznym środowisku gry były inspiracją z filmu Poszukiwacze Zaginionej Arki. Należy też wspomnieć, że główną inspiracją była książka Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. I tutaj mamy nawiązanie do księcia, który idzie odbić księżniczkę z rąk złego wezyra imieniem Jafar. Ten zaś za wszelką cenę pragnie królestwa tylko dla siebie i więzi księcia w lochach swojego pałacu. A księżniczce zamierza się oświadczyć, tak więc nasz książę ma tylko jedną godzinę na dotarcie do swojej wybranki i przeszkodzić złemu wezyrowi w jego planach. Sam Jordan pracował nad grą aż 4 lata. Stworzył 13 poziomów w grze, opracował każdą lokację, każdą pułapkę i zagadkę. Sam stworzył animację bohatera i przeciwników. Sama muzyka powstała dzięki ojcu Mechnera. Ten wspomagał się perską muzyką kupioną na kasecie w supermarkecie, dzięki czemu łatwiej było coś stworzyć. Dźwięk, chyba jak wszystko inne, stworzył też autor gry. Na tamten czas robiły one naprawdę niezłą furorę. Uderzenia miecza o miecz, nagie stopy bohatera, które stukały o posadzkę, czy odgłos podnoszących się krat i inne dźwięki, które naprawdę były czymś innowacyjnym. Prince of Persia okazał się naprawdę wielkim sukcesem. Wysiłek jednego człowieka przez 4 lata nie poszedł na marne. Gra zdobywała świetne recenzje. Zachwalano dosłownie wszystko, a najbardziej płynne animacje postaci. Dobry system walki, no i klimat rodem z filmów przygodowych. A wszystko to na jednej skromnej dyskietce. Nawiązań do wieloekranizacji filmowych jest tutaj bez liku. Mamy nawet nasze alter ego, czyli nasz własny cień, z którym stajemy do walki, a który nam przeszkadza co jakiś czas. Tutaj deweloper wyraźnie inspirował się Alicją w Krainie Czarów po drugiej stronie lustra. Oprócz tego przyjdzie nam się zmierzyć z różnymi przeciwnikami. Tutaj poziom trudności jest nierówny i jednym razem zabijemy przeciwnika dosyć łatwo, innym razem będzie to emocjonująca walka na miecze. Najbardziej wkurzający jednak jest grubas, który ciągle wyprowadza kontry. Albo nieśmiertelny szkielet, którego nie da się zabić, a musimy go pokonać sposobem. Co ciekawsze, Prince of Persia wcale tak bardzo się nie zestarzał. Gra ma na swoim koncie 27 lat, a wciąż ma świetne animacje i dobry dźwięk. No i co najważniejsze, jest ciekawa, bo wymaga nieco wytężenia szarych komórek. Zagadki nie są skomplikowane, ale trzeba nieco pomyśleć. Tak czy siak, gra pojawiła się w 1989 roku na komputerach Apple II, potem na Amidze, Atari ST i PC-tach z systemem MS-DOS. Jednak z biegiem czasu pojawiła się wersja na Sega CD oraz Sega Genesis i trzeba przyznać, że one wyglądały najładniej z wszystkich obecnych wersji. Poprawiono je graficznie od zera. Więcej detali, lepsza muzyka, płynniejsze animacje. Tak to mogę skomentować w skrócie. Prince of Persia przez kilka lat sprzedał się w kilka milionach egzemplarzy. Był to murowany sukces. W 2007 roku powstał remake pierwszej odsłony zatytułowany Prince of Persia Classic.
który wylądował w wersji cyfrowej na Xbox Live Arcade. Zaś niespełna rok po, w 2008 roku, pojawił się on na PlayStation 3 w usłudze PlayStation Network. Remake posiada identyczną konstrukcję poziomów, co wersja z 1989 roku, ale sama gra zawiera już renderowaną w 3D grafikę. Prince of Persia Classic to bardziej płynne ruchy oraz animacje, a bohater został zmieniony na tego z piasków czasu. Kolejną nowością była możliwość wykorzystania otoczenia w celu dojścia do celu. Na przykład mogliśmy odbijać się od ściany, czy wykonać inne akrobacje. Nieco zmieniony został system walki mieczem. Miał być on bardziej dynamiczny i efektowny. W remake'u zostały dodane dwa tryby gry. Time Attack oraz Survival. Chyba nie muszę tutaj omawiać, o co kaman. Gra kosztowała 1200 Microsoft Points i za wykonanie odpowiadała Gameloft. Zaś wydawcą był Ubisoft i to oni wykupili licencję od Jordana. Sam Mechner jednak licencji na wyłączność nie sprzedał Ubisoftowi i chwała mu za to. Oczywiście remake jest mocno uproszczony, na przykład podświetlone butelki, motylek, który wskazuje nam drogę, czy podczas walki, kiedy to parujemy, zwalnia się czas. Tych ułatwień w grze jest jeszcze kilka, ale jako ciekawostkę mogę dodać, że w piaskach czasu z 2003 roku, jak wystukamy odpowiednią kombinację, to odblokuje nam się możliwość zagrania w pierwszy etap z Prince of Persia z 1989 roku. Jeżeli razicie pikselowy książę z 1989, to polecam zagrać w wersję na Xboxa 360 i PlayStation 3. Jest to łatwiejsza wersja, ale bardziej przystępna graficznie. Niemniej jednak polecam sprawdzić klasyczną odsłonę z 1989 roku. Jest trudniejsza, ale według mnie sprawia więcej frajdy, no i ten klimat, który jest nie do opisania. Polecam zagrać, a wybór, w jaką odsłonę zagrasz, zależy tylko od Ciebie. Sprawdzić warto, bo zabawa jest przednia. A ja zapraszam na kolejne moje filmiki. Dziękuję za uwagę, cześć!